Temperatura 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Wilgotność 80%. Prędkość wiatru 0 metrów na sekundę. Witamy wszystkich. Ze mną jest Piotr Piotrowski. Piotrze, powiedz mi, gdzie jesteśmy? Co tutaj robimy? No, znajdujemy się w Gorlickim Klubie Krótkofalowców na ulicy Leopolda Okulickiego 2. No, znajduje się tutaj klub, który niedawno założyliśmy. Dokładnie było to... licencję dostaliśmy w lutym. W lutym, natomiast jako tako lokal urządzaliśmy trochę wcześniej, czyli gdzieś w styczniu to było, Krzysiu. W zasadzie się już zaczęło chyba od początkiem listopada. No, początkiem listopada i tak właściwie do tej pory jeszcze coś tu urządzamy cały czas, coś tutaj robimy. Nie mamy jakiegoś sponsora. Ale sprzętu, jak widać, jest sporo. No, można powiedzieć, sprzęt jest, można powiedzieć, też tutaj, może powiedzmy, że sponsorowany z własnej kieszeni. Staramy się tutaj z własnych sił urządzać. Na pewno wiele osób będzie ciekawych, czy taka zabawa przede wszystkim jest kosztowna. No, raczej jest kosztowna taka zabawa, bo samo jako radio krótkofalarskie... No właśnie, jaki jest taki podstawowy koszt, jeżeli ktoś chciałby się zacząć w to bawić? Z jakim kosztem musi się liczyć? No, to zależy, czy mówimy o radiu nowym, czy używanym, bo nowe radio, dobre radio nowe, no to trzeba dać koło, nie wiem, no, koło 6 tysięcy, dajmy na to. Natomiast używkę można kupić przykładowo przez pół, nie? To jest w zależności, jakie ma funkcje to radio, czy jest na tyle, ma tyle pasm, żeby po prostu można było robić łączności. No i do tego też trzeba jakieś też fajne anteny, żeby to jednak leciało. Takie radio może sobie każdy kupić, zainstalować u siebie w domu? Czy radio może kupić każdy? No to raczej może kupić każdy. Natomiast żeby pracować, czy nas słuchał na tym radiu, no to musi już zrobić licencję krótkofalarską. Trudna sprawa, żeby taką licencję trudna uzyskać? Sprawa, może na ten temat się już wypowiedzą koledzy, którzy dzisiaj akurat zdawali egzamin. Jak poszedł? Można powiedzieć tak, 2-1, czyli pojechało akurat 3, 2 zdało, 1 nie zdał. Czyli najłatwiej z pewnością nie jest, trzeba troszkę wiedzy? No trzeba troszeczkę wiedzieć, wiadomo, trzeba się nauczyć pewnych rzeczy, więc myślę, że to jest dla chcącego nic trudnego. Natomiast chcący nadawać, no to trzeba mieć tą licencję krótkofalarską. Oczywiście mówimy tu o łączności ze całym światem, dosłownie. No właśnie, przede wszystkim, z kim tutaj się łączycie, z kim się komunikujecie? Na czym też cała zabawa polega? Komunikujemy się to oczywiście z krótkofalowcami, tacymi jak my, powiedzmy, tylko w innych rejonach świata, nie? Czy to będzie, powiedzmy, Ameryka Północna, czy nie wiem, Azja, ewentualnie, nie wiem, Australia, Nowa Zelandia, jakieś tam wyspy, najdalsze odległości. I tutaj z pewnością wiele osób będzie chciało wiedzieć, czy po prostu z tymi osobami normalnie rozmawiacie, czy jest to jakaś inna forma kontaktu? Tak, owszem, normalnie rozmawiamy. Oczywiście, jeśli to jest kraj jakiś egzotyczny, typu, nie wiem, wyspy Rodriguez, to chcący się połączyć z takimi wyspami, to trzeba naprawdę być mistrzem świata. W sensie, do takich wysp się chce połączyć równocześnie, w jednym czasie. Przykładowo, nie wiem, ile stacji? 100, 200, 300, no. Czy nawet kilka tysięcy tych ludzi, którzy po prostu chcą ten kraj zdobyć, potwierdzić łączność, przykładowo kartą. Udało się, właśnie. Czy udało się z jakimiś egzotycznymi, ciekawymi miejscami połączyć? Tak, udało się. No, jako tako z klubu już mieliśmy takie pierwsze łączności. Wczoraj mieliśmy łączność z Hawajami. Natomiast... Czyli nie ma większego problemu, żeby z drugim końcem świata nawiązać kontakt. Nie ma problemu. Wiadomo, że godziny... I do tego wystarcza antena, którą przed wejściem widzieliśmy na dachu. Tak, wystarczy mała, niepozorna antena. No, nie wiem, czy taka mała, no bo tam żeście pewnie tych anten wszystkich nie widzieli. Bo... Aczkolwiek, no, wiadomo, nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki duży radar, który przyciągałby uwagę, co tutaj jest. Nie, nie. No to w tym momencie na każde pasmo jest inna antena.
No to zależy na jakiej paspo. No, tutaj cztery anteny. No, wspomniałeś przed chwilą o pocztówce. Tak, tak. O pocztówkach, nie czyli wiem. Czyli pocztówki nie umarły. No przykładowo Andora, prawda? Tam możesz sobie ewentualnie później tam... Czyli nawiązujecie po prostu kontakt z kimś z danego miejsca i on wam wysyła pocztówkę. Dokładnie, jako potwierdzenie tej łączności, że myśmy, nasza fala z Gorlic doleciała do tam... Czyli do... w takim przypadku na przykład nie rozmawialiście stricte jako rozmowa. Wcześniej wspomniałeś, zanim zaczęliśmy tutaj rozmowę, o tym, że przesyłacie sobie kontakt na widzenie w formie cyfrowej. Niekoniecznie jest to rozmowa typowo werbalna. Tak, bo wszystkie egzotyczne stacje, takie na przykład tu są wyspy Komoros, przykładowo, z taką stacją no, ciężko się jest połączyć analogowo, czyli fonicznie, ponieważ no, bardzo dużo stacji, setki, tysiące stacji z całego świata wołają do takiej stacji. Natomiast jeśli my się połączymy cyfrowo z tą stacją, jest bardziej większe prawdopodobieństwo, że my tą łączność zrobimy cyfrowo. Po prostu komputer, zamiast my wołać do tej stacji analogowo, czyli wołamy przykładowo tą stację, w tym czasie komputer po prostu woła, przestaje wołać i czeka na odbiór. Woła, przestaje i czeka na odbiór. I w tym momencie, jeśli nas odbierze, potwierdzi nam raport, z jakim sygnałem mocnym jesteśmy tam na jakichś tam wyspach Komoros, przykładowo. No i my tam... Tak przerwę, żeby też jeszcze parę ciekawostek tutaj widzom przedstawić. Wcześniej słyszałem coś o jakimś odbijaniu fal od Księżyca. O co w tym chodzi? Powiem szczerze tak, ja jako tako nie robiłem łączności od Księżyca, ani od jakichś tam meteorytów, ale są pasjonaci u nas w klubie, którzy takie łączności robią. Jest tutaj Rysiu chyba, nie? Rysiu takie robi jakieś od tych, więc on by mógł się coś na ten temat wypowiedzieć. Myślę, że w następnym odcinku ewentualnie przedstawimy więcej, więcej szczegółów. Ja jestem akurat fanem bardziej łączności cyfrowych i fonicznych, w przewagą na cyfrowe. Prawda? Czyli przede wszystkim krótkofalactwo to wiele ciekawych rzeczy, nie tylko rozmawianie przez krótkofalówki, gdzie się pewnie, z pewnością wielu osobom to kojarzy, to także łączność z wieloma miejscami na świecie, również zabawa poprzez odbijanie fal na przykład od Księżyca. Z pewnością część osób może się zainteresować tym tematem. Czy można do waszego tutaj... do was tutaj dołączyć. Tak, bardzo chętnie i mile widzimy nowych członków, osoby zainteresowane w temacie, nie tylko krótkofalarskim, bo na pewno nie jedna osoba miała do czynienia z zwykłymi krótkofalówkami typu PMR. To są zwykłe takie krótkofalówki, gdzie może każdy sobie rozmawiać. Czyli jako laik, to powiedzmy coś takiego, co tak, można na Allegro łatwo znaleźć. Dokładnie, jakiś Baofeng, czy takie zwykłe krótkofalóweczki, gdzie można z tego jakiś pożytek ewentualnie zrobić i można naprawdę połączyć się, powiedzmy, Gorlice i okolice bez najmniejszych problemów, tylko no po prostu troszeczkę wiedzy trzeba o antenach, o rozchodzeniu się fal, czy też innych rzeczach. Czyli można się do was skontaktować z wami, odezwać? Tak, można się do nas skontaktować. Jesteśmy w klubie, można powiedzieć, w środę i w piątki od godziny 17 do 20 na ulicy Okulskiego 2. Jest to, jak ktoś nie wie, to jest za bazą MZK w Gorlicach. Także tutaj przesiadujemy, tutaj sobie wymieniamy doświadczenia krótkofalarskie. No, można się napić herbaty, kawy, także zapraszamy wszystkich, jeśli ktoś jest tylko zainteresowany dziedziną radiokomunikacji, nie tylko smartfony, nie tylko komputery, ale coś innego. No bo tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, no, jakby dzisiaj wyłączyli wszystkie BTS-y, czy nawet jakieś klęski żywiołowe, no właśnie, cokolwiek. Wcześniej rozmawialiśmy, wybacz, że ci przerywam, wcześniej rozmawialiśmy i wspomniałeś o tym, że braliście udział w testach łączności. Kryzysowej. Dokładnie. No to jest coś, co można powiedzieć, co jest coś takiego, że robimy sobie próby łączności. Jeśli by zabrakło sieci BTS-ów, jakby te komórki GSM po prostu przestały działać, no co jest, no może być bardzo dużo czyli też prawdopodobne. Czyli takie trochę science fiction z filmów, wy przenosicie troszkę, przygotowujecie się do ewentualnie takich scenariuszy. No może to nie science fiction, bo można tutaj sięgnąć już na Ukrainę, gdzie już po prostu ten problem też jest w kierunku też krótkofalarstwa. Mieliśmy tutaj do czynienia już z Ukraińcami, którzy też po prostu zasięgali informacji odnośnie łączności jakiejśkolwiek alternatywnej, nie tylko smartfony. Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób jesteście w stanie też
zapewnić łączność, zapewnić, pomóc w reorganizacji jakiejś łączności, powiedzmy, alternatywnej, kryzysowej. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. No, posiadamy tą wiedzę dość bogatą odnośnie tam anten czy radyjek. Też tutaj w naszym klubie są inżynierowie, są kapitanowie statków, są muzycy. Czyli tak naprawdę pełne spektrum różnych zainteresowań. Dokładnie, dokładnie. No każdy tutaj coś wnosi i buduje w tym klubie. Na miejsce Piotra wskoczył pan Krzysztof. Proszę coś powiedzieć teraz. Jaką rolę pan tutaj pełni? Ja jestem, no cóż, można powiedzieć, zastępcą kolegi Piotra. Posiadam licencję od 86 roku w Krakowie robiłem. Jeszcze jak tam uczęszczałem do Zespołu Szkół Łączności, do policjalnego. No i od tego czasu, no to tam ze zmiennym szczęściem się tym param. Ja tutaj nawiążę może do tego, co Piotr mówił, że to jest drogie hobby. Pozwolę sobie z tym polemizować, bo to wcale nie musi być takie drogie. Krótkofalarstwo nie tylko polega na tym, żeby kupować drogi sprzęt za niebotyczne pieniądze, bo powiedzmy sobie, można za transceiver dać 12 i 20 tysięcy, ale można też kupić całkiem niezłe teraz jakieś chińskie wynalazki, które kosztują 2000 z kawałkiem, czy nawet jeszcze taniej. Także i nawet sobie to ludzie chwalą. Nie mówiąc o tym, że w Polsce prawo pozwala nam na to, żeby sobie samemu budować takie sprzęt. No właśnie, tutaj wtrącę. Przeważnie wszystkie różne urządzenia muszą mieć specjalne atesty, homologacje. Jak wygląda to w waszym wypadku? Wy jesteście wyjątkiem. Znaczy, jesteśmy wyjątkiem. W Polsce jak gdyby prawo się obeszło z nami na obecną chwilę przynajmniej łaskawie i nie obowiązują nas jako takie specjalne jakieś... Nie musimy homologować swoich urządzeń, tak jak to muszą robić przedsiębiorstwa komercyjne. Możemy sobie zrobić i po prostu używać. Oczywiście wiadomo, że jeżeli coś będzie nie tak, to ktoś nam na pewno na paśmie zwróci uwagę, bo jeżeli coś będzie nie tak, to komuś będziemy przeszkadzać. I ktoś tam się na pewno zgłosi do nas i powie: słuchaj, weź sobie coś tam popraw, bo masz tam coś źle. Coś trzeba zmienić. Ale najważniejsze, trzeba posiadać licencję. To, co już Piotr wspomniał. To bezwzględnie trzeba posiadać licencję. Nie amatorzy nie mogą używać tych PMR-ek, które są, jest pasmo nielicencjonowane, tam 433 MHz, więc oni sobie tam mogą szaleć do woli. A my mamy większe spektrum możliwości. I za to możliwość łączności z całym światem. No wspomnę tutaj na przykład, nie wszyscy o tym wiedzą, że na przykład nasz misjonarz Marek Muszyński jest krótkofalowcem. I w czasach, kiedy jeszcze telefony komórkowe w ogóle nie były popularne i Marek, siedząc w Republice Środkowej Afryki, chcąc mieć jakikolwiek kontakt z ojczyzną czy coś, właśnie używał radia i łączył się tutaj z kolegami z Gorlic. Ja osobiście koresponduję z zakonnikiem, z franciszkaninem Bosem, który wcześniej skończył mikrofale na Politechnice bodajże poznańskiej i udziela mi korespetycji odnośnie budowy anten i coś. Czyli takiego. Naprawdę przeróżni ludzie w tym temacie siedzą. Nie ma jakiejś stricte ograniczenia, że nie wiem, jesteś ludzie z wykształceniem tylko elektronicznym, tego typu. Naprawdę każdy... Wykształcenie na pewno pomaga, ale to nie jest jakieś kryterium. Jak się już... Każdy może sobie, jak ma zasoby finansowe, kupić urządzenie i nie musi budować, nie musi wiedzieć dokładnie, jak działa coś w środku. Wystarczy, że jeżeli będzie poprawnie... No właśnie, jak długo, ile czasu trzeba poświęcić na naukę, żeby dobrze się tym posługiwać, żeby móc sobie spokojnie z tym radzić? Czyli na przykład, załóżmy, tak właśnie podejść do egzaminu i mieć tą licencję. To znaczy tak, jeżeli ktoś jest człowiekiem technicznym, i skończył na przykład tam, powiedzmy sobie, jakieś technikum elektryczne, elektroniczne, no to myślę, że jak przeczyta tam ten zestaw pytań,
to jemu to wystarczy tydzień na to, żeby się przygotować. No ktoś, kto nie jest człowiekiem technicznym i w ogóle nie ma pojęcia o tym, no to z takim człowiekiem trzeba siąść i mu czasami coś na tej kartce namalować, wytłumaczyć, cokolwiek. No i to w ten czas, no, to już zależy od delikwenta. To może i potrwać 2 miesiące, a może i pół roku. A można też i wykuć, jak ktoś ma pamięć na pamięć, że tak powiem. Jedno pytanie muszę zadać, bo z pewnością takie głosy później się mogą w komentarzach pojawić. Jak z bezpieczeństwem fal? Bo wiadomo, ostatnio w modzie są fale 5G i tak dalej. Ktoś zobaczył sąsiada, wielką antenę. To znaczy, akurat wydaje mi się, że częstotliwości, które używają amatorzy, to są częstotliwości dość niskie. Praktycznie tam, powiedzmy sobie, 95% krótkofalowców kończy swoją, że tak powiem, przygodę na 430 MHz. Później są tam, można tutaj na bandplan sfilmować, później zobaczyć, jakie pasma mamy. Gdzie krótkofalowcy mają przyznane pasma do pracy i niestety im wyżej, no to jest tym mniej. No, trudno mi znaleźć kogoś, kto na przykład pracuje, tak jak tutaj mamy 241 GHz. Problemy się zaczynają dopiero przy częstotliwościach takich mikrofal, że tak powiem. To już tam jest, powiedzmy sobie, tamte 2 giga czy tam więcej, to już jest takie pasmo, jak, że tak powiem, w mikrofalówce. Te szyby, które są tam ekranowane, nie są ekranowane bez powodu. Nie, to co krótkofalowcy tutaj z tymi swoimi drutami prezentują, to no właśnie, po tym można poznać, że gdzieś siedzą krótkofalowcy, czyli specyficzna antena. Tak, no wystarczy jechać drogą i to człowiek ma takie skrzywienie też zawodowe, że jak jedzie i widzi jakąś antenę, to sobie myśli, no tutaj... Trzeba go namierzyć i nasłuchać. Tutaj jakiś kolega mieszka. Maćku, do dzisiaj byłeś w zasadzie nasłuchowcem. Od dzisiaj masz licencję. Powiedz w skrócie, o co chodzi w byciu nasłuchowcem? Więc tak, w byciu nasłuchowcem przede wszystkim, jak to już mówimy, chodzi o nasłuchiwanie. Nie możemy rozmawiać, nie możemy nadawać, natomiast możemy słuchać innych stacji nadawczych i jest to wielką pasją, ponieważ jest wiele różnych ciekawych stacji zagranicznych, czy nawet łodzie podwodne można podsłuchiwać, czy jakieś służby, wojska, no szereg takich rzeczy. Czy nasłuchiwanie wojska jest legalne w takim wypadku? Nasłuch jest, oczywiście. Ja posiadam licencję do nasłuchiwania, więc jest legalne, więc tak. Czy dzisiejszy egzamin był trudny? Nie był łatwy, ale też, no powiedzmy, przygotowywałem się do niego. No i udało się. Jak długo twoja pasja już trwa? Kiedy się tym zainteresowałeś? W ogóle skąd pomysł na zainteresowanie tym, a nie czymś innym? Można powiedzieć, że to się już zaczęło w dzieciństwie. Gdzieś tam widziałem na dachach takie wielkie anteny. Później się dowiedziałem, że to są właśnie jeszcze wtedy CB radio mieli ludzie. I tak mnie to ciekawiło, co trzeba właśnie zrobić, żeby móc taką antenę sobie postawić i tego sprzętu używać. I gdzieś w tym czasie mniej więcej właśnie zakupiłem sobie walkie-talkie, takie stare, klasyczne. I udało mi się pewnego wieczoru złapać właśnie jakiegoś sobie radiowca. Nie wiem, czy z tego wspomnianego dachu gdzieś, czy tam z samochodu, ale udało mi się go nasłuchać. I, czyli można powiedzieć, że ten nasłuch już gdzieś tam zakiełkował. Dawno temu. Od dzisiaj możesz dołączyć do kolegów i możesz nadawać. Tak. Czuję się tym bardzo zaszczycony i dumny, że teraz będę mógł też się odezwać w eter i po prostu rozwijać swoją pasję. No właśnie, tutaj mówisz, że możesz już nadawać. Czy zdanie egzaminu to już jest ten moment, kiedy od razu można zacząć nadawać, czy jeszcze, tak jak zazwyczaj, trzeba czekać na prawo jazdy, z którym dopiero z dokumentem możemy jeździć? Jak to wygląda u was? Więc podobnie jak do innych egzaminów, też musimy zaczekać na to pozwolenie, na swój znak, tak, bo to o to chodzi, że każdy ma swój indywidualny znak, który jest jeden, jedyny po prostu na całym świecie, tak, i dopiero gdy uzyskamy taki znak, to jest taki znak jest jak podpis nasz osobisty. Czy to wszystko, tym wszystkim zajmuje się jakieś stowarzyszenie, fundacja, państwo? Tak, państwo, tak, to jest wszystko państwowe, Urząd Komunikacji Elektronicznej się tym zajmuje, więc po zdanym egzaminie czekamy na
na upewnione to świadectwo operatora, tak, które też się dzieli na różne klasy. Mi akurat dzisiaj udało się zdać na świadectwo operatora klasy A, czyli tą najlepszą, najwyższą. Więc tylko czekać i czekać i w końcu zacząć nadawać. Tak. Życzę powodzenia w nadawaniu i łączności z całym światem. Dziękuję bardzo. Również. Dziękujemy. No i o to chodziło.